Dobrze, jak jest w naszych 10 językach haftować, czyli wyszywać? No więc po rosyjsku jest właśnie wyszywać, stąd nasze wyszywać. Haftować, wyszywać to jest to samo. Tylko że wyszywać to jest rosyjskie słowo. Większość tutaj kombinuje coś z brodera, francuskiego brodera po szwedzku, borduren po niderlandzku, bordar po hiszpańsku. To jest ciekawe, że właśnie coś z rodzaju, że obszywanie na granicy, prawda? I to zwłaszcza po holendersku widać. Borduren, tu właśnie z tymi granicami, i bordar po hiszpańsku. Mniej widać po szwedzku i francusku brodera. Po niemiecku jest zupełnie inaczej. Sticken. Kojarzy się z wtykaniem, ale to jest wyszywać. Sticken. Angielskie embroider, bardzo dziwne słowo, ale wyraźnie widać, że tam jest M i potem jest broider, tak jakby M brodé, en brodé. Pewnie też by tak można po francusku powiedzieć, tylko by staroświecko brzmiało. Włosi kompletnie się tutaj odbijają, bo mówią ricamare, dziwne słowo, ricamare. A Japończycy nui toru.